Dzień dobry, dzień dobry. Idziemy do Mateusza i do Aleksa na siłownię, ale Onek może sobie złapać drzemkę w nosidełku, a ja potem idę na paznokcie. Zapisałam się na paznokcie tutaj w hotelu, bo już mam takie odrosty prawie 4-tygodniowe, że już nie mogę na nie patrzeć. Kupiłam żółwia. Nie mamy jeszcze żółwia. To będzie niespodzianka dla Aleksa, ponieważ on chciał mieć. I stwierdziłam, że zrobię mu taką małą niespodziankę. Tutaj Leon się też do niego uśmiecha. Taki żółwik. To będzie też twój żółwik. Tak. Twój żółwik się będzie. Ale ty idziesz teraz spać. Tak. Taki żółwik będzie dla was. Ulubione zwierzę Aleksa, tak? Żółwik. Aleks chciałby mieć prawdziwego i wczoraj też bardzo mu się podobało nad tym jeziorkiem, jak pływaliśmy z żółwiami, tak? Na pamiątkę będzie miał z Grecji żółwia. I Leonek też. Ślicznie się przytulasz, ojej. Leon to by chyba kota wolał, ale kota mamy w domu już. Zabierasz. Ty zabierasz. A czemu ja miałam dziewczynę, a ty chłopaka, dziewczyna była lepsza? Dama jest lepsza. No tak jest, 3, 4. Dziesiątka, ja zabieram. Oh my head, ma. Czekaj. Posprzątaj, ole pięknie. Proszę bardzo, grecka precyzja, parkowanie. Dzisiaj jest nasz 25 dzień życia w Grecji. Jeszcze nam się nie znudziło i powoli zastanawiam się, co zrobię ze swoim życiem po powrocie. Chyba ciężko będzie mi się odnaleźć ponownie w tej starej rutynie. Nie wiem jak ty, Aleks, cieszysz się, że już niedługo wracamy? Nie. Szkoda. No już za tydzień będziemy w Niemczech, tak? Ja chcę więcej. Aleks chce jeszcze zostać, ja też bym chętnie została. No, ale tata musi iść do pracy, a ty musisz iść do przedszkola. Na pewno twoi koledzy za tobą bardzo tęsknią. Tak? Dobrze, muszę sobie budkę. Załóż sobie budkę. Cały czas jest gorąco, ponad 30 stopni. Mateusz poszedł właśnie po kluczyk do auta i idziemy teraz na parking po nasze słoneczne auto. I wybieramy się jeszcze do Retymno, pochodzić sobie tymi wąskimi uliczkami, żeby się trochę ochłodzić. Tu jest Retymno. Tu też jest Retymno, ale tam jest takie centrum bardziej. Tutaj tu są hotele, a jedziemy w takie miejsca, gdzie są właśnie sklepy, jakieś restauracje. Musimy czekać koło bramy. Tak, musimy czekać koło bramy, bo nie mamy klucza, a tata poszedł po klucz teraz. A w ogóle, to wiesz co musimy zrobić? Co? Musimy wziąć naszą karmę dla kotów i musimy ją gdzieś rozsypać, bo mamy jeszcze prawie 2 kilo karmy. Praktycznie koty w ogóle tej karmy nie zjadły. Nie? Trochę sypnęliśmy im tutaj na parkingu. Wczoraj jeden czarny kotek trochę zjadł. A chyba ja cię drapnęłam, przepraszam. I trochę w Hani daliśmy kotkom, ale wcale koty tej karmy nie chciały jeść, więc ja na początku robiłam stres i martwiłam się, że biedne kotki w Grecji są głodne, a one jednak są tak najedzone chyba z tych wszystkich restauracji, tawern, że chyba to było bez sensu, żeby karmę kupować. No i teraz bujamy się z tą karmą od hotelu do hotelu. Musimy ją gdzieś rozsypać. Ale może właśnie w ten ostatni dzień, jak już będziemy odjeżdżać, to rozsypiemy tą karmę na parkingu, bo mówię, wczoraj jakiś kotek się na nią skusił, więc może więcej przyjdzie. No i tyle. Jedziemy. Słucham? Nie, tata nie ma tam klucza do tamtej bramy. Tata nie, ma... on ma tam też B. Aha. No ale zaparkowaliśmy na tym parkingu. No parking jest trochę brzydki. Jak na taki standard hotelu, no to parking jest trochę słaby. Ale dobrze, że
Dobrze, że mamy w ogóle jakieś miejsce parkingowe. Tutaj przedwczoraj wysypaliśmy trochę karmy i widzę, że już nie ma nawet kawałeczka. Więc chyba tutaj wysypiemy resztę tej karmy, nie? Żeby się jej pozbyć. Chłopaki wariują z tyłu, ale dobrze, że nie jesteście tak blisko siebie jak wczoraj. Bo wczoraj był mały wypadek. Leon walnął Aleksa w nos. No. I co się stało? Krew z nosa. I aż krew z nosa leciała Aleksa. Teraz Leon tej krwi z nosa nie robi. Teraz żebyś ty mu palca nie odbił i żeby jemu krew nie leciała. Dobrze dopiero było. A ja już Leona nawet nie próbuję wkładać do fotelika, bo jest tylko darcie niestety. Fotelik przełożyłam na przednie siedzenie. No i jedziemy tak. Masakra to jest, ale lepsze to niż darcie. No. Tak? Ale tak nie może robić. No nie może tak. Ja robiłam stres, że Alex ma tylko taki poddupnik, a nie stały fotelik na Isofix. A tu Leon jeszcze gorzej jeździ niż Alex. Bo ten fotelik nie jest taki dobry. Najlepszy jest taki z Isofixem, jak ty masz. A wiesz co? Co? Ja tak nie z Maxiem jechałem. No taki jechałeś z Maxiem. Tak turystycznie można, ale to nie jest bezpieczne wcale. Jedziemy. No i teraz niespodzianka. To musisz wejść na łóżko. Jak? No wejdź na łóżeczko. Dobra, i teraz podnieś poduszkę do góry. Nie, tą? Nie, tą co śpisz na niej. Tą? No tą ściągnij, tam połóż ją z drugiej strony. Gdzie no tam rzuć ją gdzieś. No i teraz tą do góry podnieś. No i co tam jest? Nie wiem. Gdzie mi go kupiłaś? W Grecji. Jak? W sklepie. O, chowa się on taki do tutaj? Nie. Nie chowa się. Ładny? Jak będzie miał na imię? Aleksander. Aleksander? Fajny? Cieszysz się? To fajnie, cieszę się. Będę mi spał. No pewnie, tylko trzeba metkę odczepić. No tak. Zaraz odczepimy metkę. Jak? Nożyczkami czy ja? Ja odczepię nożyczkami.